Hello everyone, this time I'm going to Brittany and Normandy. Actually, we are going together because I'm going with my daughter Maya. Now we are heading towards Dover, and in front of us there is the most boring part of the road, which is obviously motorways. We couldn't avoid it, unfortunately, so here we are. 200 miles on a bloody boring motorway. But never mind, later we will take some B-roads. And the plan for today is to do 280 miles, which is 450 kilometers ish, and that's about it. I didn't want to take any longer trip, because that's the first long trip actually for my daughter, and I didn't want to push her anymore. That's enough, I think. Especially having in mind that my seat on my motorcycle is really, 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 really bad. I think it's like sitting on a plank actually. Honestly, it is. No i wystartowaliśmy. Jest przerwa. Wyjechaliśmy, zjechaliśmy już z obwodnicy Londynu. Jesteśmy, o, tu jest motor, a tu są śmieci. Przepiękne. A tu jest całkiem ładnie poza tymi śmieciami. No, a tu jest Maja. I Maja, co powiesz? Dupa boli? Już mniej. Już mniej? Jak posiedzieliśmy? O, no i co? Zadowolona? No. No. A co jest takie? Tu. Tu. Gąbka. A czemu? Gąbka przeciw wiatrowa. Żeby a. nie było... No dobra, to teraz tak. Piękne, dzięki. Plan jest taki. Walimy na tunel, z tunelu walimy do Francji. Będziemy we Francji i jedziemy najpierw na południe trochę. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie deszczu. Bo tutaj trochę tak wygląda, jakby miał być. No dobra, to w takim razie do następnego. Co chcesz powiedzieć? Nudy. Nudy? Jakie nudy? Jesteśmy w pociągu, ale batonik dobry. And off we go on the French side. Lovely views. As usually with my bike. Just a first short break and we'll go. We'll have to excuse us, but in all the conversation we just get used to speak Polish, so that's how it is. Even Maya has got native English, but hey, you will have to use subtitles. Sorry! We are on the French coast going somewhere towards Boulogne, Boulogne-sur-Mer, or something, never mind. We already booked the hotel, actually bed and breakfast, not the hotel. It's somewhere in the middle of nowhere, you will see. And in the meantime, we want to eat something somewhere, so we are slowly looking for a sort of pub. Let's hope we will find something like that. To jesteśmy we Francji. Jesteśmy w Francji. Bo we Francji wszystko jest zamknięte. Więc jak chcieliśmy zjeść, to musieliśmy przyjechać do High Park. Tak jest. No. Więc ja miałam traumatyczne przeżycie z panią kasjerką. Bo coś powiedziała do mnie po francusku i nie rozumiałam, co powiedziała. Jak podeszłam do niej, to spanikowałam i pokazałam jej, co miałam napisane. I
chyba nie zrozumiała do końca, o co mi chodziło i chyba nie zrozumiała, że nie znam francuskiego. Myślałam, że z tym myślałam. Trudno, zdarza się. Teraz musimy pojechać do CPN-u po jakieś zakupy, bo wszystkie markety są zamknięte w niedzielę, więc musimy kupić coś na wieczór. Bo to Dzień Boga. Dzień Boga. No, no to z Dniem Boga. Nara. To be honest, it's pretty nice day and nice weather here. The roads are really nice and for sure there is not that many cars are in most part of Britain, which was lovely and we absolutely enjoyed it. The interesting thing is that everyone in Britain was warning us about the French police and speeding tickets. So we were trying to stick to the speed limits, but it was so difficult because on most part of the roads the speed limit was 50 miles per hour. But it was so difficult, to be honest, especially on such a long stretches of the roads. At least I tried. Those rural areas here were really, really lovely. I really enjoyed it. But now we are here. Basically, that's our bed and breakfast. No i przybyliśmy na miejsce noclegowe. Oto motor. A oto gdzie jesteśmy. I teraz uwaga. Wioseczka. Ciach, jedna i druga strona i motor i domek. I teraz w tym domku jesteśmy. Ten domek cały jest nasz, może poza tym drewnianym płotem po prawej, ale o to wszystko. Kuchnia, tam jest łazienka, tu jest moja, tu jest salon. O. Wszędzie powinno być Wi-Fi, a tu są schody na górę i tam są sypialnie, a tu jest ogród. Tu jest ogród, proszę bardzo, tak wygląda ogród. I teraz najlepsze, za całe to zapłaciliśmy 45 euro za nocleg. Są dwie sypialnie, jedna na dole i dwie u góry, jedna na dole. O, tu jest coś i jeszcze, o proszę bardzo, tu jest jedna sypialnia z jednym łóżkiem, jest jedna sypialnia jeszcze u góry z dwoma łóżkami. No to chyba fajnie. No to do jutra. To jeszcze tylko ostatnie obejście w tą stronę. I uwaga, moja morda jest tak. No, weszliśmy, chcieliśmy wyłączyć się do Wi-Fi, a tu prądu brak. Telewizor działa. Telewizor za to działa, ale nic innego. Więc czekamy na elektryka. Co robisz? Nadal, nie? Nie ma? Jest światło, tak jest. Jest prąd. Jest jeszcze dobre kakao, które wypiłam. A tata nawet nie dotknął kawy. No i tak o.
Więc jesteśmy we Francji. Prąd przybył. Jest prąd, jest wszystko co trzeba. Jest nawet kawa. A jutro jedziemy na jakiś most. A potem prawdopodobnie znaleźć cmentarz polskich żołnierzy z czasów inwazji na inwazję. And that's it, my friends. And as always, if you enjoyed, give me thumbs up and subscribe to my channel. And I promise, in the next episode, there will be many more interesting roads to see than motorways. Thanks for watching. See you next time. Cheers.